Oj, życia tutaj, kurde. Przy ty z tymi hamulcami w tym, kurde, aucie to trzeba strasznie uważać. Na ręcz tym Honker Team trzeba hamować. A, no chyba. Właśnie, chyba trzeba na ręcz tym hamować, bo się inaczej chyba nie da. Chyba macie rację. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Nowa ciężarówka marki DAF. Jak widzicie już w moim malowaniu, w malowaniu mojej firmy, nowa ciężarówka, która została dodana aktualizacji DAF XG+, to jest dokładny model. A tu pisze, że DAF 2021, a tu pisze, że DAF XG+. No to także, co, elegancko. Powiem wam, teraz się trochę nim przejedziemy. O kurde, ale tam leje na polu. Powiem wam teraz tak. To jest bardzo nowoczesna ciężarówka. Komputerów, elektroniki to tu jest tyle, że ja pierdzielę. No i tak powiem wam. Patrzcie, na desce rozdzielczej nie ma ani jednego kurde licznika zwykłego. Tu jest GPS. Teraz najlepsze. Nie ma lusterek. Jak to nie ma lusterek, Honker Team? Normalnie, tak samo tego też nie ma. Tylko są lusterka ekranowe. Czyli takie, kurde, kamery połączone z takimi, kurde, tabletami, ekranami i one, kurde, działają tak jak zwykłe lusterka. No teraz nic się nie świeci. Teraz tak, odpalimy zapłon i patrzcie. A, lusterka, kurde, ekranowe. Tam jest kamera na przód, na górze. O tu. Nie ma tego lusterka, co jest zawsze w ciężarówkach. Tylko tu jest taki ten. A tu jest lusterko prawe. A tu jest lusterko lewe. Że jak pytacie, jak to jest zrobione? No tak, że tutaj są takie, kurde, kamery, o. Tutaj są kamery, widzicie? To są kamery te na tył. A tutaj jest kamera na przód, ta co pokazuje z przodu. No i kurde, bardzo fajne, nowoczesne rozwiązanie. Elegancko. Skrzynie jak u mnie w ciężarówce marki MAN, co miałem. Czekajcie, nie to. A dobra, jadę już tędy, jak już jadę, to już jadę, kurde. Czekajcie, paliwo w nim chyba jest. Czekajcie. O, spać nam się chce. Biegi to się tu, powiem wam, praktycznie bez gazu zmienia. 1000 obrotów, następny bieg. No i kurde. Większość teraz się pokonuje na 8. Ta ciężarówka ma bardzo dobrą elastyczność. O, powietrze się musi nabić do układu hamulcowego. Ale jak się wam widzi ta ciężarówka? To już taka, kurde, widzicie, kamery. Lusterek z zewnątrz nie ma w ogóle. Tylko są, kurde, lusterka ekranowe, takie, kurde, kamery, monitory. My teraz hamulców nie mamy. Że trzeba uważać. Wystarczy 1000 obrotów, 1500, następny bieg. I on się elegancko zbiera. Jadę praktycznie bez gazu, następny bieg.
i mamy 60 i już teraz mamy wrzuconą ósemkę i już jedziemy teraz calutki czas na ósemce. Bardzo dobra elastyczność jest tego auta, czyli zarówno możemy jechać 70, jak i 120 na ósemce. To jest też dobre, nie trzeba tak strasznie często biegami mieszać. Mam też pakiet pobranych darmowych muzyk bez praw autorskich. Te, co właśnie podstawiam pod filmy. I tak samo lecą teraz w radiu w grze. No i kurde, elegancko, YouTube mi nie blokuje żadnych filmów za to ani nic. Także to jest też dobre. Nie, patrzcie, jadę sobie bez gazu, a on przyspiesza. 102, 103. Praktycznie bez gazu jadę, a on i tak przyspiesza i tak. Ja go jeszcze tak po... z ładunkiem, to ja go tak za bardzo nie testowałem. 3,5 godziny drogi po naczepę mamy. No to trochę jednak jest, kurde. Ale patrzcie, ósemka wrzucona i teraz jedziemy calutki czas na ósemce. No i to jest też dobre, nie trzeba biegów w ogóle zmieniać praktycznie, no chyba, że wiadomo, czy z jakimś ciężkim ładunkiem zredukować czy coś, no to tak, ale tak na pusto czy z ładunkiem po równym, no to kurde, cały czas ósemka i można jechać i 70 i 120. Na razie staram się jeździć delikatnie, żeby się nie rozleciał silnik, bo on jest na to tarczu, trzeba zrobić tam te 300, 400, 500 km, żeby on się dotarł elegancko. Się wszystko w silniku elegancko zrobiło. Ułożyło tak, jak się ma ułożyć. I potem będzie można ostro gazować, ale to też szkoda paliwa. O kurde, dziadu ty. Klakson też jest, elegancko. Z prawej strony, czyli tu, nie? A mój kurde dziadu. Hamulce tu są okropne. Praktycznie w ogóle nie hamują. A idź pan kurde. Idź, ja zrestartuję grę, bo nie chcę mieć... Bo nie chcę mieć żadnych uszkodzeń, powiem wam. Dobra, go, jedziemy. Ósemka i jedziemy już teraz cały czas na ósemce. Aż do jakiegoś zakrętu albo do czegoś. A nie, no jakby się mu tak przycisło, to on by szedł, ale... Ale nie ma co. Jeszcze silnik jest, kurde, niedotarty ani nic, także... Na spokojnie trzeba zrobić tam, kurde, jakieś 400-500 km. No i będzie elegancko. Jadę sobie bez gazu, 90. Retarder hamuje nawet, tylko hamulce to tu są okropne. I patrzcie, bez gazu, troszkę gazu damy i wyjedziemy bez problemu. Żadnego. O kurde, źle jadę.
chyba trzeba przycisnąć trochę, żeby odjechać tam od tego auta. To tu są też bramki. SS4 przeważnie startuje na pusto. Warunkiem też, chyba że pod górkę to trójka. A jak nie idziesz z trójki, to potem dwójkę albo jedynkę. Ale tak to patrzcie. 1500, 7, 1500, 8 i go. 70 na liczniku. No i dobrze jest, kurde. Te kamery, to jest dosyć fajnie się na to cofie. O wiele więcej widać niż w tych normalnych lusterkach standardowych. Wyjedzie mi. Dobra, no jedź, gościu. No jedź, jedź, kurde, już się puszczę, no żeby nie było. Może byś podziękował gościu chociaż. A nie podziękuję, co za kurde dziot jeden. Głupi kurde. Masz ty kurde dziot. Prosto, dobra, no to go prosto jedziemy. Oj, że ciadł ty, kurde. A przy ty, z tymi hamulcami w tym, kurde, aucie to trzeba strasznie uważać. 1500, 7 i idzie elegancko. 60 na godzinę, 8 i go. I teraz już cały czas jedziemy na 8. Chyba że będziemy jakoś ostro zwalniać. Tylko tamten, kurde, licznik, gdzie jest koło biegów, jest taka malutka, strasznie literka L i H, czyli połówka wysoka i niska, low i high. Mogli to trochę większe zrobić, no ale... To i tak nie jest potrzebne, bo ja i tak z połówek, półbiegów nie korzystam w ogóle. Dobra, ile tam mamy? Godzinę 52 minuty po naczepę. Trzeba zaczynać przyzwyczajać pomału, żeby on, kurde, chodził na wysokich obrotach, a nie tak będziemy jeździć cały czas. Ale też bez przesady, Honker Team. No tak, no bez przesady, oczywiście. Tak to widzicie, jeden bieg, ósemkę mam cały czas wrzuconą. I czy se pojadę 60, 70, czy se pojadę 90, czy 80, czy stówkę. To i tak nie ma różnicy, i tak, on se i tak. Jest bardzo dobry, elastyczne to auto, kurde, bardzo dobry ten DAF. Elegancko to, kurde, elegancki jest.
Patrzcie, niecały 1000, a on się już rozpędza. Tylko trzeba hamować, bo gościu przed nami hamuje. Sześćdziesiąt pięć, już 70. Mam troszkę gazu wciśnięte tylko. Już się chyba dotarł, kurde. Tam pierdzielić. Pokaż Honker tym, jakiego ma kopa. Dobra, pełny gaz. Pełniutki gaz mam wciśnięty, ale nie no, na pusto to on idzie. Patrzcie, 130. 134 było najszybciej. Nie no, siłę też ma nawet, w miarę. Tylko hamulce okropne. Trzeba dużo wcześniej zacząć hamować. Oj, życia dupy, kurde. Dawaj, Honker Team, pełny gaz. Dobra, jedziemy. A widzicie, nawet osobówkę wyprzedzimy. To auto to ma moc elegancką. Kurde, tam była stacja. Czy parking tylko? Tylko parking. Musimy zjechać na stację zatankować. 24 minuty po naczepę zostało. Testujemy go z ładunkiem, jak on idzie za chwilę. O, tunele. Ja rzadko jeżdżę w Eurotrucku po tunelach. Rzadko mam takie trasy z tunelami, powiem wam. Jak te kamery się spisują? Ekranowe? Fajnie chyba, nie? Hamujesz, dziadu, ty. Hamulce to tu są, powiem wam, masakryczne. Kurde, no hamulec miałem na maksa wciśnięty, no widzicie. Widzicie, jak idiot. Na ręcznym Honker Team trzeba hamować. A, no chyba. Właśnie, chyba trzeba na ręcznym hamować, bo się inaczej chyba nie da. Chyba macie rację. Trzeba silnikiem dohamowywać, no bo inaczej, kurde, nie idzie zahamować. Za Chiny. Kurde, na styk stanąłem. I ten się wlecze, i ten się wlecze. No i szybciej nie pojedziemy. Stacja, dobra, tu zjeżdżamy.
Zatankujemy go od razu. A nie, tu jest parking. O ja pierdziele. To nie, to my sobie zjedziemy na stację. O kurde, policja. Dobra, udało się jak zwykle, jedziemy dalej. Gościu, ja będę szybszy, mimo że mam ciężarówkę. O kurde, hamuj pan. Co? To trzeba hamować? Ja pierdzielę. Ła, na styk podjechałem. Gdzie to, kurde? Czas mi to, gościu, mówisz, ty, kurde, jeden. To była mała przejażdżka. Dobra. Trociny, 21 ton. Przetestujemy go, jak on idzie. No dawaj, żeś tutaj. 21 ton, przetestujemy to, jak to, kurde. Czy jest coś warte to auto, czy nie? Czekajcie, ta myszka to mnie po prostu, kurde, denerwuje także. Czekajcie, bo mam kabel przypierdzielony klawiaturą i przez to, kurde, mi kabel odbija. Przetestujemy te, kurde... te lusterka ekranowe, jak się na to cofie. Ale nie no, dużo więcej widać niż w tych standardowych. To powiem na pewno. Czekajcie, muszę uciszyć tę muzykę, żeby tu kurde się skupić i dobrze podjechać. O kurde! O ty dziadu! I czemu ja tu... Halo! Czemu ja tego podczepić nie mogę? Halo! Co jest? Trzeba go tak, wiecie, do przodu, do tyłu.
jutrze sprzęgło, Hunger Team, spalisz. Nie, tam spokojnie. Sprzęgło wytrzyma. Dawaj, kurde, wyjedziemy. Dawaj, wyjdziesz, dziad. No kurde, dziad jeden. Nie pójdzie czy co? Ani podpiąć, ani rozpiąć. Co to ma być za dziadostwo? No próbuję rozpiąć, podpiąć, czy coś tu zrobić, no ale... O, poszło, dobra! Jest, kurde. Czekajcie, spróbuję tu wjechać jakoś inaczej. Chyba się sprzęgło spaliło. Czekajcie. Próbujemy tu, kurde, się ustawić, tak równiutko wjechać. I tak nie chcę zaliczyć. Troszkę do przodu. I teraz do tyłu. No! Kurde, po tylu czasu kombinacji, masakra. Nie no, idziesz czwórki, nawet na równym ruszy. 21 ton to i tak jest, kurde, ciężar. Ale nie, no tak już na drodze, o, to idzie elegancko. 1500, następny bieg i jedziemy. O, tu trzeba będzie ruszyć ze strójki, albo z dwójki nawet. Nie no, elegancko se radzi, nie? Jak powiecie? Wiadomo, trzeba się niekiedy rozpędzić pod górkę do wyższego obrotu, bo to pusto, a załadowany 21 ton, no to jest różnica, nie? Ale tak to praktycznie prawie, że nie czuć różnicy. Tylko że ma troszkę ciężej, ale... Ale tak to, kurde, dobrze jest. Patrzcie, 95 już mamy. Mam pół gazu wciśnięte, to nie jest pełny. Też tam bramki są, o, ja pierdzielę. Czy nie? No tak. Bramki trzeba hamować zaś.
Masakra. A równym do startu to trójka, czwórka. Dwójka to pod górę. A na równym czwórka elegancko daje radę. Tysiąc pięćset siódemka. Teraz trzeba wrzucić połóweczkę i idzie elegancko. Połóweczka i jedziemy. Czekajcie, jak tu długie świecą? Świecą nawet. Ale patrzcie, jak elegancko w nocy się sprawują te, kurde, kamery. Elegancko wszystko widać. Stacja! Czekajcie, jakoś tam z tym może wycofię. O kurde, już mi ucieka. Naczepa. Albo wjedziemy se tędy pierdzielić to. Tędy se wjedziemy, ja to się nie będę pierdzielił z tym, powiem wam. Piątka i w zakręt. Wiecie, tylko za wysoki bieg. Gościu! Kurde! Czekajcie, ja bym tu może jakoś... Przejechał pomalutku na dwójce, nie? Pewnie, że przejadę. O ty głupi gościu, ty. O, wreszcie żeś się cofnął. Kurde, na stacji miałem jechać. Alarm się włączył w tym dziadzie. A tam pierdzielić. Kurde, sprzęgło spalisz Honker Team jeszcze. Oj, tam wytrzyma. Dolejemy go do pełna. Świeżym paliwem. Tu jest paliwo fabryczne, co było. Nie dolewałem jeszcze nigdy. Ile? 1000 zł, 1000 euro. O ty dziadu. Za mało gazu. Za szybko sprzęgło. Co tu? Gdzie mi się, gościu, tu wpierdzielasz? Też się muszę od nowa rozpędzać.
Czekajcie, bo sobie go nie wrzuciłem. Dobra, ile nam to zostało? 20 godzin? O ja pierdziele. A to nie, to ja dziś tego całego nie jadę, powiem wam. Ja to pierdziele. Główeczka. I dobra, wyszedł. Ale nie no, z ładunkiem też ma w miarę przyspieszenie, nie? Wiadomo, no to ma nie być wyścigówka, ale nawet się zbiera dość fajnie, no nie? Jak powiecie, kurde? Napiszcie w komentarzach, co tam myślicie na ten temat, ja go wyprzedzę, bo jeszcze nie będę za nim wlógł. Tysiące kilometrów mamy już zrobione. No jak powiem wam, fajnie, nie? No, stówka na liczniku. Elegancko, kurde. Dobra, no to powiem wam, kończymy chyba ten odcinek. Tak dziś wam chciałem pokazać tą ciężarówkę, ale tych, kurde, 20 godzin to ja nie jadę. Ja to pierdzielę. Bo to za dużo na jeden raz, kurde. To by mnie szlak trafił, jak ja bym miał tyle jechać, powiem wam. To wykonamy kiedyś tam, albo poza odcinkiem se to wykonam. Zobaczymy. Dobra. Także to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!